To pomoc dla każdego pacjenta, niezależnie od tego, gdzie mieszka, w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia. Na mapie Mazowsza pojawiła się nowa placówka nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Od jutra zacznie ona działać w szpitalu w Legionowie. Biorąc pod uwagę potrzeby warszawiaków, to ułatwienie szczególnie dla mieszkańców Białołęki. Start jutro o 8 rano. Są dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie, są przygotowane gabinety, gabinet zabiegowy, rejestracja. W miejscu, w którym się znajdujemy, będzie poczekalnia dla pacjentów. W dni robocze nocna pomoc będzie działała od 18 do 8 rano dnia następnego. Natomiast w dni świąteczne całodobowo pomoc znajdą pacjenci, których stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. W przypadku nagłego zachorowania, takiego jak wysoka gorączka, która nie reaguje na podanie standardowych, dostępnych bez recepty środków. Zapraszamy również pacjentów, którzy chorują na chorobę przewlekłą, natomiast ich stan w trakcie nocy uległ pogorszeniu. Pani Krystyna mieszka niedaleko szpitala. Jest bardzo dobrze. Daje takie poczucie bezpieczeństwa. Bardzo, tak. Także cieszę się, że będzie bliżej, bo tak to trzeba było na górkę jechać. A w tej chwili będzie bardzo dobrze. To także szansa dla mieszkańców dalekiej Białołęki. Bo tak to, jeżeli coś dolega, to trzeba wzywać karetkę. A tak jednak parę kroków i się jest na miejscu. Pacjenci czują się dzięki temu bezpieczniej. Bardzo dobrze. Było to bardzo potrzebne. Lekarze apelują, żeby nocnej i świątecznej pomocy nie traktować jak lekarza rodzinnego, którego głównym zadaniem jest kompleksowa opieka nad pacjentem. Tutaj zapraszamy takich pacjentów, którzy rzeczywiście w tej chwili nagle potrzebują naszej pomocy, pomocy lekarskiej. Nie wystawiamy w takiej pomocy również zaświadczeń lekarskich, rutynowych zaświadczeń o stanie zdrowia. Szpital w Legionowie jest filią Wojskowego Instytutu Medycznego przy Szaserów. Wypełnił białą plamę na mapie medycznej Mazowsza.